Już za niedługo kierowcy w Katowicach będą musieli sporo się natrudzić, by zaparkować auto w centrum i jego okolicach. Wstępny plan urzędników zakłada likwidację około 2000 miejsc parkingowych. To będzie bardzo skomplikowane. Tu nie będzie gdzie parkować. Coraz mniej parkowania jest w mieście, trzeba w centrach przesiadkowych parkować i dojeżdżać dopiero. Problem. Będzie problem. Czemu? Brak miejsca. A jeśli już będzie, to płatne, bo plan zakłada również rozszerzenie strefy płatnego parkowania w mieście o Koszutkę, część Zawodzia i osiedle Paderewskiego, gdzie jeszcze mimo braku stosownej uchwały o strefie są już montowane parkomaty, które kosztowały około 9 milionów złotych. Urzędnicy są jednak pewni, że radni zagłosują za zmianami. Podobnie myślą ci, którzy od wielu lat walczą o porządek w mieście. To, co się wydarzy w najbliższych miesiącach, to jest ruch w dobrą stronę, bo dłużej nie można było tolerować tego, jak wyglądały Katowice. To jest najbardziej rozjeżdżone z dużych polskich miast miasto, które ja znam. Samochody parkują wszędzie, oczywiście nielegalnie, trawniki, chodniki, drogi rowerowe, białe plamy parkingowe bez opłat, więc dobrze, że to się będzie działo, natomiast mamy długoletnie zaniedbania. Zaniedbania, o których mowa, to przede wszystkim brak odpowiedniego dostosowania infrastruktury parkingowej czy chodników dla pieszych do zmieniających się przepisów prawa. Dopóki nie zmienialiśmy organizacji ruchu, nie musieliśmy dostosowywać do nowych przepisów. Teraz zmieniając organizację ruchu na nową, musimy uwzględniać choćby takie parametry jak odległość miejsca parkingowego od przejścia dla pieszych. Czy na przykład wymiary miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Zmiany niosą również za sobą problemy związane z kontrolowaniem miejsc, gdzie będzie obowiązywać nowa organizacja ruchu. Zajmować się tym będzie m.in. Straż Miejska, która w ostatnich latach cierpi na braki kadrowe. Mieszkańcy Katowic, którzy są za tego typu zmianami, podkreślają, że to dopiero początek, a miasto powinno również zająć się takimi miejscami jak tymczasowy parking przy superjednostce, którego według planu zagospodarowania przestrzennego w ogóle nie powinno tutaj być. Szutowy parking za darmo, walka z samego rana jest o to kilkadziesiąt miejsc, około 100 miejsc. Tak samo tutaj. To od zawsze powinien być płatny parking, jak to jest w każdym dużym mieście. A jest dopiero od 7 miesięcy. Głosowanie m.in. w sprawie poszerzenia strefy płatnego parkowania w Katowicach ma się odbyć na jednej z sesji Rady Miasta w maju lub czerwcu. Usuwanie miejsc parkingowych już trwa.